Siema, siema, z tej strony Xero i dzisiaj o gołej Kindze, czyli byłej dziewczynie Freeza, która zdjęła ubrania na portalu randkowym. Zobacz, wykrzyknik, wykrzyknik. A tak na serio to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, ponieważ chcę, żeby ten filmik miał większe zasięgi i teraz zapraszam do odcinka. Na pewno jak oglądacie jakichś sławniejszych youtuberów i patrzycie na jakieś komentarze, ja takich filmików już widziałem sporo, być może z 10, no coś koło tego, i tak patrzę na komentarze i są właśnie komentarze typu wbij w pierwszy post i zobacz X Freeza bez stringów, sobie myślę, what the fuck. No i ogólnie chciałbym was przed tym ostrzec, ponieważ jest to prawdopodobnie strona z wirusami. Poza tym, jak na tą stronę wejdziemy, to już po prostu widzimy jakieś bardzo dziwne rzeczy. Nie polecam w ogóle na nią wchodzić, ponieważ jest szansa, że są tam wirusy i po prostu no bez sensu w ogóle wchodzić na takie strony. Tym bardziej tutaj nie sądzę, żeby jakieś takie popularniejsze osoby nie miały na tyle mózgu, żeby wrzucały na jakieś portale randkowe. Stron już nie będę czytał, bo to jest jakaś żenada, więc po prostu filmik ma tutaj za zadanie ostrzec wszystkie dzieci, jak i nie dzieci, które chcą wejść w te strony i być może mieć dzięki temu wirusa na swoim komputerze. Jeśli już to zrobiliście, polecam jakieś, nie wiem, jakieś antywirusy, jakieś skany typu, nie wiem, Asset Scanner Online, żeby sobie sprawdzić, czy takich żadnych wirusów nie mamy. Oczywiście tutaj mówię o darmowych, chyba że chcecie zapłacić, no albo najlepiej formata sobie walnąć, ponieważ nie wiadomo, co na tych stronach jest. No i dobra, to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Dajcie tą łapę i komentarz, ponieważ chcę po prostu, żeby ten filmik trafił do większej ilości osób. Jestem pewien, że jakiś tam procent osób w to uwierzył, w ogóle zarejestrował się na takich portalach. No i teraz może mieć właśnie wirusa na kompie, więc ten filmik jest tylko po to, żeby ostrzec tutaj może młodszą widownię, albo także i starszą, żeby po prostu na takie rzeczy nie wchodzić i nie wpisywać. No i dobra, to byłoby na tyle. Dzięki. I do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.